Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Dzisiaj kontynuujemy znów grę w Rhyneid King w naszym 15 odcinku. I z tego co pamiętam, ostatnio skończyliśmy na rozmowie Ilaoi z... a raczej ze swoją boginią. I co my mieliśmy tu zrobić? Mieliśmy poinformować Miss Fortune, że Gangplank żyje. Prawda? Prawda. Tu mieliśmy odpoczynek, ale z niego nie skorzystamy, bo nie chcę spawnować tych naszych mobów. Nie mam ochoty na razie na powtarzające się walki, a chciałbym pchnąć fabułę do przodu, ponieważ mamy już 31% fabuły. I myślę, że możemy dzisiaj nadrobić trochę więcej. Dobra, musimy iść tędy. Niestety żadnych tutaj fast traveli nie ma, więc nic z tym nie zrobimy. Ciekawe, czy coś tu się jeszcze odblokowało. Wiem, że tutaj jest jeszcze ten schowek pseudo. Nadal mam nadzieję, że może jakiegoś poro tutaj byśmy wsadzili, czy coś. Brał, walnij. Nie walniesz, tak? Nie idzie. Naprawdę nie wiem, co trzeba zrobić. Może jestem głupi. Ale naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia. Tu jest jakaś skrzynka, tylko tu jest przejście z drugiej strony w teorii. Czekajcie sekundę. Zobaczmy, jak prowadzi tutaj to przejście. Tu gdzieś pod schodkami. Ej, tu jest wejście. Ale ze mnie fajt łapa. No nie, 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 papa, narka. Dobra, nie, walczymy tylko. Dobra, walnąłem go. Zwodnicza żarnica. Myślałem, że będzie jakaś nagroda, a tu widzę, że dupa. Żadnych nagród nie będzie. Dobra, dwie maski już mamy, więc jest spoko. Czy Brown zdąży zaatakować? Zdąży, więc możemy tłuc w sumie. I poryją w żabnicę. Braumik, ty skarbie jak zwykle robisz to samo. Masz tarczkę, więc bez problemu się obronisz. O ile nie ma żadnego AOE. Sprawdźmy. Odporność na ogłuszenia oraz szał pożerania. Zwiększa szybkość o 30%. Będzie to szybka żabnica. I jeszcze krytyk. 167. Pięknie. Dobra. Świetnie. Zwiększenie mocy ataku. Lejem cię dalej, żebnico. Wylądujemy na alei szybkości. To nie jest w sumie głupi pomysł. Cisza przed burzą. I czy nasza obrona nadal trwa? Trwa. Znów się bronimy. Zaraz poleci na nas atak, a raczej nie dobijemy. Chyba, że nie. Tego też tak nie zrobimy. Walimy z zwykłymi atakami po prostu, które w temacie. 204. Masło teraz jakby walną z tego swojego spela, to może dobra. Ale nadal ma tarczkę. Chyba nie zadała mu obrażeń. Dobra, próbujemy. Cyk, jeszcze wstrząs. Kurde, ona teraz miała atak? No dobra, 108, nie jest źle. Czy ty... To by się i tak nie uda. No nie, no to tak tego nie zrobimy. Walimy go na pyrę po prostu zwykłymi atakami, to jest 108 punktów, więc myślę, że Ilaoi dobije. No pewnie to dobije. Jeszcze krytyk wpadł, więc super. Zawsze kończę zadanie. Dobra. Myślałem, że będzie jakiś może item czy coś, ale Ilaoi dostała level. Nowa umiejętność, próba ducha. Cel tworzy mackę co turę i prowokuje wszystkie macki, leczy atakujących cel bohaterów, przywracając im 26 punktów zdrowia za każde trafienie. Czekajcie, bo chyba nie zrozumiałem tego. Cel tworzy mackę co turę i prowokuje wszystkie macki. Leczy atakujących cel. A, dobra. Czyli jak walniemy to komuś, to gdy zaatakujemy tą osobę, na którą to walnęliśmy, nie dość, że te macki zostaną sprowokowane na nią, tworzą nowe macki, jeszcze się leczymy dzięki temu. Świetne. Więc chyba będzie nasza nowa umiejętność, ale kurczę. Powiem wam, że nie chciałbym robić z Ilaoi tanka. Nie chciałbym robić z niej tanka, ale ona w sumie by się dobrze na to składała, no bo miałaby tego lifestyla.
Więc nie musiałaby się w sumie w ogóle bronić, tylko mogłaby atakować. I to też jest spoko. Kurde, tylko źle poszedłem. Nie w tą stronę, idziemy tędy. Zastanawiam się jeszcze nad graniem Yasuo jako postać w lochach, bo w sumie dostalibyśmy te punkty, które on wykorzystuje na umiejętności i na tarczę z Afriko. Ewentualnie możemy jeszcze spróbować Braumem zagrać. Bo jakby nie patrzeć, Braum również dzięki temu dostawałby profity, a dokładnie, czy może nie Braum, ale on by rozdawał te profity, po prostu ogłuszenie. I to też byłoby w sumie fajne. To by było spoko. No ale dobra, lecimy dalej do tej naszej Miss Fortune. Sara już na pewno na nas czeka. A to będzie raczej daleka droga, ale może coś w międzyczasie się jeszcze tutaj wyjaśni. Musimy też na pewno skorzystać zraz z ogniska, żeby te rozmowy sobie odblokować. Bo w sumie miło byłoby je sprawdzić. Daleko to jest jeszcze? Tutaj, tędy w prawo. Tędy jest przejście. Odwiedzimy jeszcze sklep. O, to jest dobry pomysł. Więc lecimy teraz do sklepu. A po sklepie od razu na Miss Fortune. To było tu? To było tu. Dobra, i tu jest ten sklepik, jak rozumiem, tak? Nie tędy. To było tędy. Tak właśnie, jesteśmy. Mamy więcej broni niż sama brodata dama. Wyglądaj towary. Nie chcę tego samouczka. Cordelas, ale wiecie co, ten Cordelasik nie jest zbytnio dobry. A w ogóle te itemy są takie, mech. Wiecie co? Możemy co najwyżej mu sprzedać przedmioty. Bo myślę, że tak. Mamy taki... O, ja pierdzielę, mam taki przedmiot? Dobra, to sprzedamy, to sprzedamy, to sprzedamy. To też sprzedamy, to są słabe przedmioty, a tylko się będą nam mieszać. Te trójki też myślę, że sprzedamy. Szóstkę też możemy sprzedać. Ja sobie na razie zostawimy, jeszcze tak na wszelki wypadek. Dobra. I lecimy, lecimy, lecimy. Nie ma czasu. Odcinek trwa. A też nie chcę robić cięcia, bo te cięcia są potem dla mnie męczące do składania. Nie widzę, ile nagrałem odcinka. Staram się cały czas wytrzymywać w tych 30 minutach. Chociaż tak jak wyjaśniałem w Simsach, ostatnio popierdykało mi się i robiłem 40-minutowe. Dopiero się skapnąłem podczas montażu, kiedy ten montaż trwał zbyt długo. Ale po sprawdzeniu okazało się, że to jednak ja zrobiłem błąd. No nic, ale macie przynajmniej odcinki 40-minutowe, chyba 3 albo 4. I nie wiem, czy widzieliście, ale w odcinku z Simsami macie wyjaśnienie mniej więcej, co się dzieje z tą serią. I pewnie ten odcinek już się pokaże po streamie, chyba w sobotę wieczorem, albo w niedzielę nawet. Więc nie wiem, jak dokładnie na ten stream poszedł, ale były do wygrania 3 kopie. Co, nie da się porozmawiać teraz? Ej, nie da się z wami gadać, dobra, trudno. Były do wygrania 3 kopie Terrarii. Więc myślę, że wam się owe podarunki podobały. Jeszcze tak myślę, może coś na święta, jakiś stream świąteczny zrobimy, nie wiem jeszcze z czego dokładnie, ale też może będzie coś do wygrania. Rozdawnictwo, tak jak 500 plusy. To w ogóle mam skarb jeszcze do wzięcia, ale to było zamknięte chyba, prawda? Tak, to było zamknięte. Dlatego tutaj nie odebraliśmy tego skarbu jeszcze. I tak wam powiem szczerze, że... Ej, to na pewno było tu? No ewidentnie to było tu. No dobra, pójdziemy tędy. Ja się strasznie gubię w tym Bilgewater. Tak, to chyba musieliśmy iść na targowisko w Flamsach. A tu już mamy wszystko pobrane, rozumiem, tak? Questy też. Tu był jeszcze sklep, o. Tu były tylko miksturki, te miksturki nam aż tak nie są potrzebne. I tak naprawdę właśnie głównie w tej rozgrywce będziemy się skupiać, jeżeli chodzi o handel, będziemy się skupiać właśnie na miksturkach, żeby nie powtarzać
naszych mobów. Nie chcę postać to nudzić, no nie oszukujmy się, takie powtarzane walki też nie są ciekawe. Coś nowego to jednak coś nowego. Ale dobra, jesteśmy już przy posiadłości Miss Fortune. Dawno nas to w sumie nie było. Tak sobie teren skanuje jest jakiś czas, w sumie trochę jak w Dying Light'cie. No zobaczymy, co tutaj się będzie dalej działo. W sumie, jeżeli to oglądacie, to może wy mi zaproponujecie, jaki stream chcielibyście. Ej, czekajcie, bo ja się chyba się pojebałem. Nie było to, prawda? To było dalej. Tak, to było dalej, ja poszedłem tu. Może wy mi zaproponujecie, jaką grę chcielibyście zobaczyć na naszym takim streamie, czy streamie, no odcinku świątecznym w sumie, na którym można byłoby coś wygrać. No się boją na szczęście. Bardzo mnie to cieszy. Nie chciałbym z nimi walczyć. Możecie mi zaproponować, co byście chcieli zobaczyć. Ach, oczekiwaliśmy waszego nadejścia. Miss Fortune mówiła, że wrócicie. Kierujcie się od razu do salonu, mówi. Pamiętacie drogę. W górę window i do środka. Drugie piętro i żadnego węszenia. Jesteście gotowi? Tak. Proszę iść, mówi. No to idziemy. Raz. Idź bezpośrednio do salonu. No. Więc może wy byście mieli na coś ochotę, na jakąś gierkę, której może nie widzieliście jeszcze u nikogo i chcielibyście zobaczyć, chcielibyście ocenić może w moim wykonaniu. Jestem jak najbardziej chętny i dzięki temu może zrobimy jakiegoś giveawaya również z tej gry. Dobra, to do kajuty kapitana. Tak samo jeżeli chodzi o streamy, możecie w sumie sugerować, co byście chcieli pograć ze mną. Jestem otwarty na wasze propozycje, jeszcze raz wam powtarzam, że to w sumie wy tworzycie ten kanał, więc i ja się dostosuję. Wiadomo, też nie będę się zmuszał na niektóre gry, no ale tam, nie wiem, 1-2 odcinki jeszcze jakoś przeboleję. Eloy, czy ty kolekcjonujesz dziwaków? Widzę, że złapałaś kolejnego. Przybywamy z Szarej Zatoki. Byliśmy w świątyni. Obcowaliśmy z duchami moich przodków, którzy ostrzegli nas przed kolejnym Harrowing. Co? Nie może być. Tylko nie znowu. Tak wielu straciliśmy. Sara. Jesteś tego pewna? Nie chodzi o jednorazowy atak? To nie wszystko. Gangplank żyje. I to właśnie on za tym stoi. To niemożliwe. Sama wiesz, zabiłam go i zatopiłam jego okręt. Jestem dość zajęta. Nie mam czasu na opowieści o duchach. Sara, spaliłaś jego okręt i przejęłaś jego miasto, ale utrzymał się przy życiu. Nie wierzę w to. Nie mogę. Możesz i musisz, Sara. Ukradł zabytki z opuszczonej świątyni Buru w Szarej Zatoce. Jak do tego doszło? Jak zdołał uciec? Nieważne, jak przeżył. Musimy się dowiedzieć, co planuje. To żadna tajemnica. Jeśli żyje, chce się mnie pozbyć. Jakie by nie były jego intencje wobec ciebie, Bilgewater jest w większym niebezpieczeństwie. Sara, miałam wizję. Bogini chyba lubi ci je zsyłać. Nadciąga Harrowing, a to za sprawą Gangplanka. Uciekł na Wyspy Cienia, a my musimy pójść za nim. Nie wierzę w to. Tyle lat planowałam zemstę. Oczyściłam to miasto i posprzątałam po nim cały brud. A teraz okazuje się, że muszę dopaść mordercę mojej matki i znów go zabić? Sara, ja... Precz! MF-ka, ale ty jesteś brutalna. No, chciała coś powiedzieć, ale jej nie wyszło. No dobra, ale chyba jednak wyruszamy na Wyspy Cienia.
pójść lepiej. Dziwię się, że nie było gorzej. Jej nienawiść do Gangplanka jest przytłaczająca. Nie mogę wyleczyć jej zranionego serca. Nie sądziłam jednak, że jej rany będą tak świeże. Przeszłość. Nie tak łatwo zapomnieć. Ta kobieta zniszczy każdego, kto wejdzie jej w drogę. Sara odegra rolę w przepędzeniu mgły. Widziałam to. Czekaj! A jednak? Jeśli mówisz prawdę i zbliża się kolejny Harrowing, a stoi za tym Gangplank, to muszę ochronić Bilgewater. Wierzę, że razem nam się uda. Bogini wyznaczyła nam tę ścieżkę. Dobrze. Ale cokolwiek się stanie, Gangplank jest mój. A tym razem załatwię go na dobre. Nie sądzę, no ale dobrze. Skoro jesteśmy razem, nadszedł czas. Stawimy czoła czarnej mgle u jej źródła, na Wyspach Cienia. W końcu. Ale przydałby się nam statek. Widać, że nie jesteś stąd. Weźmiemy jeden z moich, ale potrzebna nam będzie załoga. To bardzo dobry pomysł. Braum niedawno tonął i nie chcę tego powtórzyć. Mam wielu ludzi, ale potrzebujemy dobrego nawigatora, a bez kanoniera nawet nie wypłyniemy z zatoki. Chyba masz kogoś na myśli. Pewnie jak zwykle będą w dzielnicy strażniczej. Łatwo ich znajdziemy. Oby tylko nie wypili za dużo. Jeden trunek czy dwa osłodzą podróż. Ja zamierzam pić całą drogę. Wzniesiemy toast za Gangplanka, by zginął tak, jak żył. Krwawo. Serio? Tyłek jeszcze boli, ewidentnie. Miss Fortune dołącza do drużyny. Rola obrażenia, wzmocnienia. Sara Fortune kreuje się na królową piratów z Bilgewater, a zapracowała nad natomiano wysadzając w powietrze okręt flagowy Gangplanka, króla łupieżców, który zabił jej rodziców. Teraz, po paru latach, włada Bilgewater twardą ręką. Ci, którzy jej nie docenią, spotkają się z szybkim i nieprzewidywalnym przeciwnikiem i pewnie z kulą lub dwiema w swoich trzewiach. Umiejętności w lochu. Miss Fortune ma bystre oko i dostrzega ukryte detale. Podczas skanowania otoczenia widzi szczegóły, które umykają innym. Umiejętności w lochu pani kapitan. Dwustrzał może trafić z dystansu do dwóch wrogów, zadając im obrażenia i rozpoczynając walkę. Mechanika walki. Gdy Miss Fortune po raz pierwszy bierze na cel wroga za pomocą miłosnego krepnięcia, zadaje dodatkowe obrażenia i nakłada wzmocnienie o tej samej nazwie. Wiele umiejętności Miss Fortune jest silniejszych, gdy są wymierzone we wrogów z miłosnym krepnięciem. W każdej turze Miss Fortune otrzymuje ładunek szybkiego kroku, który zwiększa jej szybkość. Szybki krok pozwala Miss Fortune błyskawicznie działać, ale wzmocnienie zostaje usunięte, gdy otrzymuje obrażenia. Dobra, czyli co? Mamy już czterech kompanów. Wesoła akompania. A co to jest? Wybierz drużynę. No dobra. Tutaj pojawiają się odblokowani bohaterowie. Możesz dodać lub usunąć bohatera poprzez wejście w interakcję z jego portretem. Jeśli twoja drużyna jest już pełna, przed dodaniem do niej nowego bohatera, musisz najpierw usunąć z niego któregoś z aktywnych bohaterów. Wszyscy bohaterowie, zarówno aktywni, jak i nieaktywni, będą zdobywać punkty doświadczenia za każdym razem, gdy ukończysz zadanie lub potyczkę. Każdy z bohaterów ma wyjątkowy i przydatny zestaw umiejętności. Eksperymentuj ze swoją drużyną, aby odkrywać fascynujące synergie. I co? Możemy mieć tylko trzech? No to ja ciebie nie chcę, ja chcę ciebie. Ej, no ja chcę Brauma! Halo! No to nie chcę Eloi w takim razie, ja chcę Brauma na pewno. Nie po to w niego tyle inwestowaliśmy, no i Yasuo oczywiście też. To jest nasz główny DPS. Ja im tą MF-kę wywalił. Dobra, zabierz załogę Miss Fortune. Gdzie mam się udać? Wieża strażnica. Strażnicza, czyżby? Gdzie to jest? My jesteśmy tu, a musimy iść do... Nie tu. Ej, czemu? A, to nas tu nie było. Czyli dobra, wieża strażnica. Chyba. Albo nie. Nie, musimy cofnąć się. Tak, musimy się cofnąć.
Idziemy wziąć te zachlej mordy. Witam, witam i o zdrowie pytam. Mamy to wszystko pod kontrolą, Miss Fortune. Ej, no to co, my to przyszliśmy? Za daleko? O, co to było? Co do ciebie mamy iść? Dobry ostrzyc za mało by przetrwać w Beachwater, nieważne jak ostre by nie było. Ej, mi się coś wydaje, że tej grze się dzieliło coś. Dobra, przejdziemy tędy, może tutaj było trzeba iść. Nie, tu jest zamknięte. Jeszcze raz. Podróżuj do wieży strażniczej. No dobra, ale jak mam tam dotrzeć? Tędy? To jednak musimy iść tędy. I potem w lewo. Dobra, witam państwa po raz kolejny. My tylko na chwilę. Musimy iść tędy chyba, tak? Czy nie? Chyba nie. Dobra, przejdziemy się tędy. Pobłądzimy trochę. Uuu, ale co, fanty. Panie. Takie fanty, to ja rozumiem. Jeszcze ty. Dobra, fanty zebrane. I tak. Nie, no tutaj nie ma przejścia. To którędy? Skoro tu nie ma przejścia. Tu nie ma przejścia, tu też nie ma przejścia. A, tędy musimy przejść. Dobra, już mam wszystko pod kontrolą. W sumie to dobrze, że się cofnęliśmy. Musimy iść tędy. Patrzcie. Ja tu jestem nawigator, ja mogę z nim płynąć. Nie, musimy iść tędy, o. Tam nic nie było? Chyba nie. No, tu są wieże strażnicze. Bum. 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 Witam. Bo porozmawiać się nie da, rozumiem. Tam byliśmy i tam nie chcemy iść. Musimy iść tędy. Też wezmę z przyjemnością. Dziękuję za fanty. 8 golda, zawsze miło. To miejsce wygląda o wiele lepiej niż niektóre z pozostałych części Beachwater. I to właśnie jest dzielnica strażnicza. Cała dzielnica jest położona wyżej niż niektóre ze slumsów. Więc ludzie z dołu czują się obserwowani, osądzani. Nie pomaga też fakt, że Graham ma u siebie ogromny teleskop. To ten z twojej załogi? Dokładnie tak. Dom Grahama znajduje się na górnym poziomie w północno-zachodniej części dzielnicy. To mój nawigator. Izobel jest na dolnym poziomie w południowo-wschodniej części dzielnicy. Jest kanonierką i ma prawdziwy talent do przeróżnych urządzeń i gadżetów. Kiedy zgarniemy tę dwójkę, powinniśmy być gotowi do wyjścia w morze. Miło będzie spotkać kolejne przyjazne twarze. Dobra, czyli mieliśmy iść gdzie? Ja już zapomniałem. No i mamy książki do czytania. Ho-ho. Tego mi brakowało. Wojny gangów szkodzą interesom. Jeden z sześciu. Tona, łamacze ostrzy i dwutopce urządzili sobie bitwę w naszym kanale. Dwie łodzie pełne rzezimieszków po obu stronach. Ludzie kapitan Fortune dali im popalić. Wyrzucili do wody jakiś tuzin ciał w ramach daniny. Czerwona od krwi woda sprawiła, że szczury oszalały, a rekiny nadal krążą wokół stoczni. W powietrzu czuć zapach prochu. Nikt nie połasi się raczej na nasze paszteciki. Wózek wrócił do magazynu. Ona była wkurzona. Nie dziwię się jej. Przeklęta wojna i przeklęta kapitan Fortune. Folks. Bum, to jednak nie wszyscy lubią panią kapitan Fortune. Sam za nią w sumie nie przepadam. Było nie drzeć japy na naszych sojuszników. Wojny gangów szkodzą interesom 2 z 6. Gabe, łamacze ostrzy zabrali połowę naszego utargu i większość solidnych mięs. Nienawidzę ich prawie tak bardzo jak kapitan Fortune. Powinniśmy zacząć polowanie, przynajmniej dopóki w mieście się nie uspokoi. Będę czekać na miejscu. Przynieś harpun i haki. Ja skołuję kilka kurz. Możemy zapolować na mniejszą zwierzynę i przemycić ją pod płachtą do zatoki. Nie mów ludziom, dokąd idziesz. Nie chcę, aby gangi się dowiedziały. Mogą chcieć na nas zapolować. Tona. I rozmowa. Pewnego dnia będziemy tu mieć odpowiedni budynek rządowy. Przypominasz mi wspaniałą, wojowniczą królową z Freljordu, kapitanie Fortune. Asze. Doprawdy. Czy ona też potrafi trafić butelkę ze 100 metrów? Może i tak. Tu chodziło, moi kochani, o Aszkę.
Kanu Aszy. Co tu jest? O, mamy w końcu te fastrowale. Wow. Dobrze, dobrze. Bardzo milutko. Fast travel zawsze na propsie. Nic, złom, esencję. Zrobimy kółko. No ale ja się muszę połaśnić te gadżety. Tu jest jakaś winda. O kurde, ona działa. Nie chciałem tu zejść. Ej. A, dobra. A, nie chciałem tu zejść. A może jakieś fanty będą? Chyba nie będzie. Wracamy na górę. Musimy przejść tędy jeszcze. Nie odpuszczę żadnych fantów, jestem typem zbieracza. Okej. No właśnie, taką jedną skrzynkę byśmy minęli. Całe 3 golda. Kolejne 8 to już jest 11. I 6 to jest 17 golda, to jest sporo. Kochani, za 17 golda to ja bym sobie życie od nowa ułożył. Dobra, idziemy dalej. Tu są kolejne skrzynki. I kolejne książki. No, to gardziołko mnie chyba dzisiaj zaboli. Nie no, ładne te widoki, ładne. Nie powiem, że nie. Wojny gangów szkodzą interesom 3 z 6. Tona, przyszli dziś dwutopce. Zorientowali się, że znowu polujemy, więc zażądali haraczu i opłaty portowej. Powiedziałem im, że opłaciliśmy już łamaczy ostrzy. To ich zezłościło. Wszystko zdemolowali. Tłukli Kala i na niego na kwaśne jabłko. Mnie też ciągle dzwoni w uszach. Mekow jest ciężko ranny. Nic nie widzi i ledwo mówi. Pójdę sprawdzić, czy ktoś jest w stanie mu pomóc. Wracaj jak najszybciej, Gabe. Za te dwuostrza. I inne gangi tutaj ładnie prosperują. Dobra, mieliśmy iść tam dalej. Ile mamy minut nagrania? 27. Nie chciałem z tobą gadać. Chciałem wziąć kasę i stąd uciekać. Nie będę się rozczulał nad tym wszystkim. Nie, nie, nie. Nie dzisiaj. Dzisiaj to ja chcę trochę ruszyć z fabułą. Żebyście się nie zanudzili. Dobra, to jest ten teleskop, z tego co rozumiem, tak? I kolejne pismo. Wojny gangów szkodzą interesom 4 z 6. Gabe, Tona, liczę, że żeście cali. Wielki między łamaczami, walki między łamaczami i topcami troszkę się wymknęły. A widział, że mia dużo, bom na dwóch łodziach służył. Ale teraz się zrobiło za niebezpiecznie nawet dla mnie. Ciągle się ktoś tłucze. Wszystko palą jak popadnie. Wybaczta, ale muszę stąd pryskać. Fajnie się pracowało. Powodzenia, Nani. Ciężki tekst do przeczytania, naprawdę. Bardzo ciężki. O, Graham? Graham, co się stało? Graham! Może nie był właściwie uprzedzony o wizycie gości? Pomóż mi szukać jakichś wskazówek. Książka kucharska Torvala Praliny Krewetkowe. Praliny krewetkowe, największy przysmak pracowników stoczni. Kolejny specjał z arsenału Torvala. Krewetki na deser? Jak najbardziej. Oczyszczamy krewetki ze skorupek, głów i ogonów. Należy przygotować tyle, aby zapełnić całą brytwankę. Jeśli skorupiaki są duże, można je pokroić. Solimy i mieszamy krewetki. Butelkę taniego mocnego wina mieszamy z kilkoma szklankami cukru i gotujemy, aż wytworzy się gęsty syrop. Krewetki posypujemy siekaną pietruszką i oblewamy lepkim sosem. Należy się upewnić, że wszystkie krewetki są równomiernie pokryte mieszanką. Stawiamy brytwankę bez przykrycia do pieca. Często mieszamy, aby karmelowy sos nie zastygł. Gdy mięso krewetek zacznie błyszczeć od cukru, danie jest gotowe. Podajemy w miejsce na gorąco. Świetna informacja, bo tego mi właśnie było potrzeba. Dać wiadomości i wiadomości. Krzesło zostały przewrócone. Wszędzie walają się papierzyska. Czegoś? Szukali czegoś? Nie ma większości jego narzędzi, kartograficznych i map. Kto chciałby porywać nawigatora? Pieniądze i torby z klejnotami pozostały nietknięte. Nie przyszli tu po pieniądze. Na posłaniu jest krew, ale niewiele. Poza tym widać ślady ciągnięcia od łóżka do okna. Pod drewnianą ramą okienną widać ślady łomu. Otwarto okno od zewnątrz. Drzwi frontowe wyglądały normalnie. Musieli go wyciągnąć przez okno. Może znajdziemy coś na zewnątrz za oknem.
A czy już nic nie ma? Nie ma! Ale kochani moi drodzy, jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach i komentarzach. Może nie o lajkach, a o ocenie filmu. Zawsze się strasznie mylę. Dobra, ale to by było jeszcze raz na tyle. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się i hej hej!